Centrum Olimpijski. Tutaj na tym, na wybrzeżu? No myśmy się z Martą Dobosz. O, to dobrze, żeś mi przypomniał, ponieważ ja No. O, jaka grzeczna, nawet ublana, nie goła. Wystawa to jest. Dzięki wsparciu i staraniu naszego burmistrza, dziękuję bardzo za wsparcie i pomoc. I dzięki naszemu sponsorowi, czyli firmie Gaz System, która w dużej mierze sfinansowała to przedsięwzięcie. Bardzo dziękuję naszemu sponsorowi za wsparcie. Pozwólcie Państwo w takim razie, że nie będę przemawiał. Wszyscy wiemy, jaka straszna tragedia zdarzyła się 15 lat temu. No straszna tragedia, czy ja mówię, że nie? Nie mogę teraz ani zamknąć, a można coś... Nie, nie można, do świetnika. No musisz ciągnąć tu, o! Ciągnąć, o, tu jak by weszło, o! O, tu, o! Tak, myśleć trochę. Od której strony to weszło? I z tamtej strony wyciągnąć z powrotem. Trzeba myśleć o przyszłości, patrzeć w przyszłości, nie poddawać się i działać wspólnie. To znowu taki młody burmistrz, skąd on się wziął? Także Państwo zobaczą nasze radio, po prostu radio Conchita o wszystkim. Wernisaże, sztuka, wielka sztuka, ciekawi ludzie. Dlaczego ciekawi, dlaczego wielcy, że każdy coś ciekawego może mieć do zaproponowania. Każdy z ludzi może mieć coś ciekawego do zaoferowania. No i jeżeli Ty to zauważysz, o tu w krzakach człowiek zbiera jakieś butelki, zbiera, proszę Państwa, i zbiera jakieś gałązki. Tak, drewno wziął, pień, bo to było obcinane. Proszę Państwa, wziął pień i ten pień jemu się przyda. Zawiera do takiej nyski. Ja nie wiem, no w niedzielę to chyba nie jest z tych pracowników, ale zabiera pień, bo mu się przyda do dekoracji, bo jeżeli ma nawet w bloku, to nie musi być na daczy, sobie taki pień wstawi i będzie na tym pniu miał stół, no Boże, no to, to. O, teraz widziałam, że co on tam szuka, wziął pień ogromny, bo oni tu piłowali, że po tej burzy...
drzewo spadło pomiędzy szkołą było i tym naszym blokiem, i tam oni piłowali ten pień. Ja, to wszystko jest sfilmowane, moja kochana, jest dawno w internecie. Dlaczego? Dlatego, że to tak ładnie wyglądało, jak oni tutaj na wysięgniku i to tylko nie było ludzi na tym wysięgniku, jak oni to robili, piłowali na odległość czy jakoś tak i tu się gapili i ten pień zostawili, powinni byli wziąć ten pień. A tu dopiero człowiek przy niedzieli, to wiadomo, że to jest prywatny, zobaczył, ktoś mu powiedział, słuchaj Felek, tu masz pień, to pewnie z lasu, to by cię zaresztowali, a tu niczyje, no to w Warszawie, proszę Państwa, ja różne rzeczy znajduję, ja raz znalazłam tu przy parku Skaryszewskim na rogu, 50 zł leżało, potem obok drugie 50 zł. Proszę Państwa, ale to, no, to było o 12 w nocy, czy coś koło 23. Ale ja zawsze już teraz przechodzę przez parkingi, bo ja wiem, że źle mówię, przez taryfa, postój taksówek. Bo tam zawsze jakieś dolary leżą, proszę Państwa, a że tu w Polsce jesteśmy dawno, może prafelka nie widziała dolara, to ja jej pokażę. No. Raz na kartę, no nie, no zależne. 2000 to tata dawał minimami po 20 tych dolarów do Fedexu. Czapliński, dlaczego ten malarz Czapliński jest dobry, dlaczego niedobry, to Państwo jak przyjdą do tej galerii Stalowa. Proszę Państwa, ale tutaj w tym promie, jak na dole wejdziesz, to na dole też Czaplińskiego była wystawa. Myśmy z Wiesiem były tydzień temu. Twarze duże, aktorów, aktorek. Bardzo miła wystawa. I też Czapliński. Że był na Stalowej, to mnie to trochę zatkało, że co, i tu już ma wystawę, ale to czego innego. Ale proszę Państwa, na Stalowej bardzo bogato było, bo było bardzo dużo kanapek, ciasta, no tortu to nie, ale był taki sernik tortowy, no taki pyszny, że on się rozwalał w rękach. Wina pełno donosiły, stewardeski nosiły, no proszę Państwa, piękni ludzie, uśmiechnięci, no po prostu na bogato w sensie duchowym też, że galeria jak coś robi, to powinna się zatroszczyć o winko, o kanapeczki, o babeczki. Były kanapeczki, proszę Państwa, z salami poskręcane, szynka to nie, ale no też były skręcone szynki, salami skręcone. To w takim sosie, w takim tym, oj proszę Państwa, to człowiek tak myśli, że może tak tu jeść 2 godziny. I w końcu już tak stanie i się wygnie jak pluskwa porażona promieniowaniem z płytki bros. No nie można w nieskończoność, ale niektórzy jak nie widzieli, to przecież myślą, że tu będą się częstować. A ja się tylko spryskam, proszę Państwa, przyjmę prysznic hinduski i też lecę, ale to jest o 3:00 dzisiaj dopiero biblioteka Bów. Podejrzewam, że tam nic nie będzie, zadzwonię do Wojtka psychicznego, ale on za darmo je obiad 4 godziny. Wiesław Przybyłowicz nie jest przy telefonie, bo on nawet chyba i nie umie obsługiwać. Nie, powiedział, że sobie będzie kupi, jak powiedział, że jest neandertalczykiem. O, dzisiaj mu sprzedałam za 20 gwizd, to taniej nie było, bardzo dobry telefon. I on ukradnie je, bo on ukradł książkę Magdaleny Zawadzki. No to właśnie Zakala, to jest prawokadły. No. To po prostu wszechświat tak zarządza. Jak się komuś coś wyrobi, to komuś też się coś wyrobi. Taka to jest historia, moja dobra, droga. To ja tam pomyślę, jest z Jasią, się z Jasią na obiadek. Tak. Niedziela ma być miło. No. Kończę w końcu ten scenariusz, bo już wszystko jest. Tak. Masz rolę. No. Tak, no. Dobrze, ja mam nadzieję, no. To nikomu nie mówić. No. Niech nie wie lewica, to ty nie prawica. Koniecznie na mieszku.
Także proszę Państwa, powyganiać, powyganiać, niech tu te pnie pozabierają, posprzątają dookoła bloku, bo tu jest syf, kiła i mogiła. Także pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję, że przyszliście. Teraz bardzo mało, a obrazem powiem. W tym miejscu to jest moja piąta wystawa. Gdyby ktoś mi zawiązał oczy i przyprowadził mnie tutaj i postawił w środku, to bym mógł powiedzieć, że to jest dzielnica artystyczna przez Soho, czy co bym miał. Naprawdę, to jest jedna z najładniejszych, najbardziej eleganckich, ale po takim dobrym kątem znaczenia, bo zostawione u góry na przykład, to no, mógłby to wykończyć, zostanie genialnie. Nie. Piąta moja wystawa. Miałem trzy wystawy już w tym domu kultury, również cudowne, Księżu Twardowskim inne. Uważam tak, Praga to jest następny moment, gdzie przeniesie się sztukę. Jak ja, no mogę powiedzieć, uciekłem z Polski w 1979 roku, to jak przyjechałem do Nowego Jorku, to sztuka była wtedy na 57 ulicy i Edisonem. W ciągu kilku lat przeniosła się na Soho, po 10 latach na Chelsea, a teraz przenosi się na Williamsburg. Mniej więcej co 10 lat przenosi się gdzie indziej. Jeżeli tu się przeniesie sztuka, a mam nadzieję, że tak będzie, jak jest taki burmistrz, który stawia kilkadziesiąt kamienic, ja teraz powiem, że powinno być kilka artystów, sam jestem zainteresowany wnętrzem, żeby tu zacząć. Za sztuką, za artystami idzie zawsze pieniądz. Pieniądz, mam na myśli butiki, restauracje, kawiarnie, wszystko idzie. Ta dzielnica pójdzie bardzo do góry, dlatego że artyści idą tam, gdzie aktualnie jest najtaniej, ale potem dzielnica idzie do góry i wszystko drożeje, także dzięki artystom parę dzielnic Nowego Jorku poszła do góry. To samo będzie z Pragą. Miałem tu genialną wystawę też Michaela Jacksona. W przyszłym roku jest 20 lat od jego przyjazdu do Warszawy. Może wrócimy do tej sytuacji. Także różne i Michaela Jacksona Państwo słyszą. Powtarzam jeszcze raz, to jest wielka sprawa dla artystów i dla Pragi. Tak. Naprawdę Nowy Jork, który powiódł się z Polem. Są to naprawdę wspaniałe prace, wybitne prace pana Czesława Czaplińskiego. Proszę Państwa, jesteśmy na Pradze, która słynie z niesamowitego folkloru, z kultury, z wyjątkowego charakteru miasta, niezburzonego przez wojnę. I to, na czym mi zależy, to jest nie tylko, abyśmy promowali naszą lokalną kulturę, naszych lokalnych artystów i aby nie tylko na Pradze mówiło się o Pradze, ale chciałbym, aby to było prawdziwe centrum kultury, w którym możemy chwalić się dziełami, pracami artystów ogólnowarszawskich, ogólnokrajowych, międzynarodowych, tak abyśmy mogli być w naszej stolicy prawdziwą wizytówką i, tak jak powiedziałem, wchodzić jeszcze na wyższy poziom kultury. I myślę, że takie wydarzenie dzisiejsze nam w tym pomaga. Taki sposób ściągania artystów znanych na całym świecie jest dowodem na to, że Praga staje się coraz ważniejsza na mapie kulturalnej stolicy. Więc otóż życzę Państwu przyjemnego oglądania naszych prac. Może jeszcze pasowo Pani Dyrektor. Proszę Państwa, Pani Dyrektor Kultury Katarzyna Świerzewska, może nie zabierze teraz głosu, ale proszę Państwa, nie, tutaj chciałem bardzo bardzo podziękować, bo to, że mieliśmy pewien pomysł na wystawę, pewien kierunek nadaliśmy, to jedno, ale trzeba było ciężką pracę wykonać, żeby formalnie tutaj wiele spraw załatwić ze sponsorem, z umową, z późniejszą trasą wystawy, bo wystawa jest teraz w Galerii Stalowa, ale później będzie naszą pracą w Domu Kultury, będzie w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ, więc to jest tylko duże dzięki bardzo ciężkiej pracy, że ten Pani Dyrektor jest tego miejsca również bardzo serdecznie. Proszę Państwa, dziękuję, że przyszliście i teraz o September 11 bardzo mało, a o Pradze powiem. W tym miejscu to jest moja piąta wystawa. Gdyby ktoś mi zawiązał oczy i przyprowadził mnie tutaj i postawił w środku, to bym mógł powiedzieć, że to jest dzielnica artystycznej Chelsea, Soho czy co innego w Nowym Jorku. Naprawdę, to jest jedna z najładniejszych, najbardziej eleganckich, ale pod takim dobrym kątem znaczenia, bo zostawione u góry na przykład, no mógłby to wykończyć, zostawił genialnie. Nie. Piąta moja wystawa. Miałem trzy wystawy już w tym domu kultury, również cudowne, Księżu Twardowskim inne. Uważam tak,
Praga to jest następny moment, gdzie przeniesie się sztuka. Jak ja, no mogę powiedzieć, uciekłem z Polski w 1979 roku, to jak przyjechałem do Nowego Jorku, to sztuka była wtedy na 57 ulicy i Madison Avenue. W ciągu kilku lat przeniosła się na Soho, po 10 latach na Chelsea, a teraz przenosi się na Williamsburg. Mniej więcej co 10 lat przenosi się gdzie indziej. Jeżeli tu się przeniesie sztuka, a mam nadzieję, że tak będzie, jak jest taki burmistrz, który odnawia kilkadziesiąt kamienic, ja teraz powiem, że powinno być kilka artystów, sam jestem zainteresowany wnętrzem, żeby tu zacząć. Za sztuką, za artystami idzie zawsze pieniądz. Pieniądz, mam na myśli butiki, restauracje, kawiarnie, wszystko idzie. I ta dzielnica pójdzie bardzo do góry, dlatego że artyści idą tam, gdzie aktualnie jest najtaniej. Ale potem dzielnica idzie do góry i wszystko drożeje, także dzięki artystom parę dzielnic Nowego Jorku poszło do góry. To samo będzie z Pragą. Miałem tu genialną wystawę też Michaela Jacksona. W przyszłym roku jest 20 lat od jego przyjazdu do Warszawy. Może wrócimy do tej sytuacji. Rzucam tu tego, już trzeba planować na przyszły rok sytuację. Ale powtarzam jeszcze raz, to jest wielka sprawa dla artystów i dla Pragi. Także widzicie Państwo, ciekawostki za ciekawostkami. Naprawdę Nowy Jork, który powiódł się z Polą. Są to naprawdę wspaniałe prace, wielkie prace pana Czesława Czaplińskiego. Proszę Państwa, jesteśmy na Pradze, która słynie z niesamowitego folkloru, z kultury, z wyjątkowego charakteru miasta, niezburzonego przez wojnę. I to, na czym mi zależy, to jest nie tylko, abyśmy promowali naszą lokalną kulturę, naszych lokalnych artystów i aby nie tylko na Pradze mówiło się o Pradze, ale chciałbym, by to było prawdziwe centrum kultury, w którym możemy chwalić się dziełami, pracami artystów ogólnowarszawskich, ogólnokrajowych, międzynarodowych, tak abyśmy mogli być w naszej stolicy prawdziwą wizytówką i, tak jak powiedziałem, wchodzić jeszcze na wyższy poziom kultury. I myślę, że takie wydarzenie dzisiejsze nam w tym pomaga. Taki sposób ściągania artystów znanych na całym świecie jest dowodem na to, że Praga staje się coraz ważniejsza na mapie kulturalnej stolicy. Więc no cóż, życzę Państwu przyjemnego oglądania naszych prac. Może jeszcze posłowo od Pani Dyrektor. Proszę Państwa, Pani Dyrektor Kultury Katarzyna Świerzewska, może nie zabierze teraz głosu, ale... Ale proszę Państwa, nie, tutaj chciałem bardzo gorąco podziękować, bo to, że mieliśmy pewien pomysł na wystawę, pewien kierunek nadaliśmy, to jedno, ale trzeba było ciężką pracę wykonać, żeby formalnie tutaj wiele było spraw załatwić ze sponsorem, z umową, z późniejszą trasą wystawy, bo wystawa jest teraz galerii Starowa, ale później będzie w naszym pracy w Domu Kultury, będzie dużo miejsce Praga Północ, więc to jest tylko duże dzięki bardzo ciężkiej pracy, żeby pan dyrektor i z tego miejsca również pan proszę Państwa, dziękuję, że przyszliście i teraz o September 11 bardzo mało, a o Pradze powiem. W tym miejscu to jest moja piąta wystawa. Gdyby ktoś mi zawiązał oczy i przyprowadził mnie tutaj i postawił w środku, to bym mógł powiedzieć, że to jest dzielnica artystycznej Chelsea, Soho czy coś w Nowym Jorku. Naprawdę, to jest jedna z najładniejszych, najbardziej eleganckich, ale pod takim dobrym kątem znaczenia, bo zostawione u góry na przykład, no mógłby to sobie kończyć, zostawił genialnie. Nie. Piąta moja wystawa. Miałem trzy wystawy już w tym Domu Kultury, również cudowne, w Księdzu Twardowskim inne. Uważam tak, Praga to jest następny moment, gdzie przeniesie się sztuka. Jak ja, no mogę powiedzieć, uciekłem z Polski w 1979 roku, to jak przyjechałem do Nowego Jorku, to sztuka była wtedy na 57 ulicy tak. I Madison. Zachorują te babki, co myślały, że mają piękne galerie w centrum. Williamsburg. Mniej więcej co 10 lat przenosi się gdzie indziej. Jeżeli tu się przeniesie sztuka, a mam nadzieję, że tak będzie, jak jest taki burmistrz, który odnawia kilkadziesiąt kamienic, ja teraz powiem, że
powinno być kilka artystów, sam jestem zainteresowany wnętrzem, żeby tu zacząć. Za sztuką, za artystami idzie zawsze pieniądz. Pieniądz, mam na myśli butiki, restauracje, kawiarnie, wszystko idzie. I ta dzielnica pójdzie bardzo do góry, dlatego że artyści idą tam, gdzie aktualnie jest najtaniej. Ale potem dzielnica idzie do góry i wszystko drożeje, także dzięki artystom parę dzielnic Nowego Jorku poszło do góry. To samo będzie z Pragą, miałem tu genialną wystawę też Michaela Jacksona. W przyszłym roku jest 20 lat od jego przyjazdu do Warszawy. Może wrócimy do tej sytuacji. Rzucam tutaj, bo już trzeba planować na przyszły rok sytuację. Ale powtarzam jeszcze raz, to jest wielka sprawa dla artystów i dla Pragi. Wielka sprawa to żart. Tu na lampkę wina i na coś na ząb. Bardzo proszę, czujcie się Państwo jak w domu. Życzę mi do pracy. Dziękuję. Także proszę Państwa, kultura się przenosi na Pragę Północ. No powiedzmy. Jak się wszyscy na te kanapeczki rzucają, aż kamera zaczyna fikać kabaretowo, a artystycznie. Także no, wszystko jest potrzebne, proszę Państwa. Tak. Troszeczkę więcej czasu poświęcimy tutaj tej wystawie galerii stalowej, proszę Państwa. Galerii stalowej. Tak, galeria stalowa. Serdecznie Państwa zapraszamy. Także co fajne, to fajne Państwo zobaczą. Galerii stalowa. Co fajne, to fajne. Galerii stalowa. Galerii stalowa. Piękne są te prace, naprawdę, że to są prace, to są jakby fotografie, proszę Państwa. Tutaj w Promie Kultury na Brukselskiej 23 też są, Czaplińskiego też są. Że w Galerii Stalowa. Galerii stalowa. Radio Koncita. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo, że tak jak się przybyliście Państwo na wernisaż. Wernisaż takowej wystawy fotografii Światowej Sławy Artysty Czesława Czaplińskiego, którego witam i zapraszam tutaj na środek. Patronat honorowy nad wystawą objął burmistrz Pragi w dzielnicy Praga Północ w Warszawie, pan Wojciech Zagrodzki, zapraszam pana gorąco. A współorganizatorem wystawy jest pani dyrektor Domu Kultury Katarzyna Świeżewska. Zapraszam pani Katarzynę. Może do środka, prawda? Także widzicie Państwo, Galeria Stalowa Art Gallery. Stalowa Art Katalog. Katalog. Wystawa zorganizowana została też dzięki wsparciu i staraniu naszego burmistrza. Dziękuję bardzo za wsparcie i pomoc. I dzięki naszemu sponsorowi, czyli firmie Gaz System, która w dużej mierze sfinansowała to przedsięwzięcie. Bardzo dziękujemy naszemu sponsorowi za wsparcie. Pozwólcie Państwo w takim razie, że nie będę przemawiał. Wszyscy wiemy, jaka straszna tragedia zdarzyła się 15 lat temu. Za dwa dni będzie okrągła 15. rocznica tych tragicznych wydarzeń.
do tej pory, jak o tym pan wspomina ten dzień, to ciarki chodzą mi po plecach. Tak. No straszna tragedia się stała, rzeczywiście. Rzeczywiście. Na wystawie, tak jak państwo widzicie, nie prezentujemy żadnych okropności. Prezentujemy Nowy Jork przed tym tragicznym dniem i po tym tragicznym dniu. Czyli pokazujemy, jak doskonale naród amerykański poradził sobie z tą traumą. My też, Europejczycy, będziemy się zmagać z terroryzmem. Już się z nim zmagamy, na szczęście w Polsce jeszcze nie. Oby to do nas nie dotarło. Tym niemniej chcemy zademonstrować też poprzez tę wystawę, że trzeba myśleć o przyszłości, patrzeć w przyszłości, nie poddawać się i działać ku dobru wspólnemu. A no właśnie, widzicie państwo. Wszystko na temat jednej tej wystawy. Bardzo ładnie. Naprawdę dwie, które powiedzieć się z Polą. Są to naprawdę wspaniałe prace. Przemawia burmistrz, proszę państwa, burmistrz Czaplińskiego. Proszę państwa, jesteśmy na Pradze, która słynie z niesamowitego folkloru, z kultury, z wyjątkowego charakteru miasta, niezburzonego przez wojnę. I to, na czym mi zależy, to jest nie tylko, abyśmy promowali naszą lokalną kulturę, naszych lokalnych artystów i aby nie tylko na Pradze mówiło się o Pradze, ale chciałbym, aby to było prawdziwe centrum kultury, w którym możemy chwalić się dziełami, pracami artystów ogólnowarszawskich, ogólnokrajowych, międzynarodowych, tak abyśmy mogli być w naszej stolicy prawdziwą wizytówką i, tak jak powiedziałem, wchodzić jeszcze na wyższy poziom kultury. I myślę, że takie wydarzenie dzisiejsze nam w tym pomaga. Taki sposób ściągania artystów znanych na całym świecie jest dowodem na to, że Praga staje się coraz ważniejsza na wielu kulturowej stolicy. Więc otóż życzę państwu przyjemnego oglądania naszych prac. Może jeszcze pasowo pani dyrektor. Proszę państwa, pani dyrektor kultury. Pani dyrektor to coś nie bardzo mówi. Może nie zabierze teraz głosu, ale... Bardzo się cieszę, a ten zakrzykuje ją. W ogóle w Polsce ludzie są jacyś dzicy, jeden przez drugiego. Wrzask, raz. Jeden przez drugiego, nie da powiedzieć. Jeden przez drugiego. Proszę państwa, dziękuję, że przyszliście i teraz o September 11 bardzo mało, a o Pradze powiem. W tym miejscu to jest moja piąta wystawa. Gdyby ktoś mi zawiązał oczy i przyprowadził mnie tutaj i postawił w środku, to bym mógł powiedzieć, że to jest dzielnica artystycznej Chelsea, Soho czy co innego, bo naprawdę to jest jedna z najładniejszych, najbardziej eleganckich, ale pod takim dobrym kątem znaczenia, bo zostawione u góry na przykład, no mógłby to wykończyć, zostawił genialnie. Nie. Piąta moja wystawa. Miałem trzy wystawy już w tym Domu Kultury, również cudowne, na Księżu Twardowskim inne. Uważam tak, Praga to jest następny moment, gdzie przeniesie się sztuka. Jak ja, no mogę powiedzieć, uciekłem z Polski w 1979 roku, to jak przyjechałem do Nowego Jorku, to sztuka była wtedy na 57 ulicy i Madison Avenue. W ciągu kilku tak. lat przeniosła się na Soho, po 10 latach na Chelsea, a teraz przenosi się na Williamsburg. Mniej więcej co 10 lat przenosi się gdzie indziej. Jeżeli tu się przeniesie sztuka, a mam nadzieję, że tak będzie, jak jest taki burmistrz, który odnawia kilkadziesiąt kamienic, ja teraz powiem, że powinno być kilka artystów, sam jestem zainteresowany wnętrzem, żeby tu zacząć. Za sztuką, za artystami idzie zawsze tak. Pieniądz. Pieniądz, mam na myśli butiki, restauracje, kawiarnie, wszystko idzie. I ta dzielnica pójdzie bardzo do góry, dlatego że artyści idą tam, gdzie aktualnie jest najtaniej. Ale potem dzielnica idzie do góry i wszystko drożeje, także dzięki artystom parę dzielnic Nowego Jorku poszło do góry. To samo będzie z Pragą. Miałem tu genialną wystawę też Michaela Jacksona. W przyszłym roku jest 20 lat od jego przyjazdu do Warszawy. Może wrócimy do tej sytuacji.
rzucam tutaj, bo już trzeba planować na przyszły rok sytuację, ale powtarzam jeszcze raz, to jest wielka sprawa dla artystów i dla Pragi. Tak. Na lampkę wina i na coś na ząb. Bardzo proszę, czujcie się Państwo jak w domu. Życzę miłego odbioru pracy. Dziękuję. Bardzo miły wieczór, naprawdę. Bardzo miły wieczór. Radio Koncito. Także widzicie Państwo, powtórka z rozrywki jest na Facebooku. Proszę bardzo oglądać. Życzę miłego pracy. Także widzicie Państwo, jakie ciekawe. To galerie warszawskie, ulice warszawskie, autobusy warszawskie, proszę Państwa. No jakoś sobie Polska poradziła z tym, że nic nie wybucha, nic złego się nie dzieje. To jest galeria, proszę Państwa, prace Czaplińskiego w galerii Stalowa. Bardzo ładnie to było zorganizowane, proszę Państwa. No, także bardzo dobrze. Warszawa. Galeria Stalowa. Czapliński, tak, Czapliński. Także bardzo to ciekawie jest zrobione, proszę Państwa, ten pokaz slajdów z Warszawy. Jesteśmy w Warszawie, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. Tutaj mamy Abakanowicz, wystawa światowa, mały pokój. Ulice, proszę Państwa, Warszawa, autobusy, tramwajów nie pokazujemy, bo one też poprzek już jeżdżą, nie o tej porze, nieregularnie, niepunktualnie. A jeszcze napady są, bo tutaj też na trasie WZ też był wypadek z bańki, jak to mówią. Jakiś cham dał tutaj człowiekowi znanemu. W Warszawie. Wszystko to ma miejsce w Warszawie. Wszystko to dzieje się w Warszawie. Tutaj akurat mamy Saską Kępę, smród straszny od strony ulicy. Smród, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. Tok FM. Radio Conchita. Tok FM Euro Conchita Baby Langström Extra. Thank you.
Radio Conchita. Proszę z nami, proszę z nami. Trzeba nacisnąć. Jest Warszawa. Rzeźby Abakanowicz. Proszę Państwa, koncert Abakanowicz. Pokój mały Abakanowicz. Galeria, autograf. No są zdjęcia, to wzięte zdjęcia z Facebooka, to nie jest YouTube. YouTube koloryzuje, YouTube, proszę Państwa. Wszystko robi. A tu choroba będzie teraz już w Warszawie, bo dzisiaj upał, a jutro co? Warszawa, Warszawa, Warszawa. Daje nasze radio, to KFM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Radio Conchita, proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro Conchita, z Warszawy nadajemy. Radio Conchita nadaje z Warszawy. To jest Polska A. Jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą. Smród z Saskiej Kępy, pomimo że to drzewa nas tu chronią, drzewa iglaste, ten smród do nas jakoś tak nie dociera, no ale niedługo i tak pomrzemy na raka, bo... Jak nie z tej mańki, to z tej, proszę Państwa. Ja teraz kawę piję, prawda? Zaraz wypiję. Wypiłam pierwszą kawę. Zaraz wypiję drugą kawę. Kto wypije? No ja będę pić. Czesław Czapliński. Radio Conchita. Autobusy warszawskie. To jest akurat po galerii kuratorium. Przemieszczamy się. No czasem w Warszawie trzeba pochodzić, pospacerować. Nudy na pudy są często w tej Warszawie. Gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro. Conchita. Barbie. Baby. Langstrom. Ekstra. Radio Conchita. Także proszę Państwa, czasem coś dzieje się w Warszawie, rzeczywiście. Czasem coś się dzieje. Buziaczki i proszę wieść kaczki. Także różne rzeczy pokazujemy. Także poczynamy tutaj od galerii prac Abakanowicz, proszę Państwa. Abakanowicz, prace Abakanowicz.
O pomocy mówimy wciąż, o pomocy. Uczących się w szkołach lub placówkach oświatowych, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu. No właśnie, skąd ten taki zapis? No, to już nie od nas zależało. Jakżeście brali pod uwagę, właśnie, jak sprawdzaliście, które szkoły mają te najsłabsze wyniki? To była dosyć mozolna praca, ponieważ mamy świadomość, że jest to kryterium, które oczywiście może budzić pewne pytania. Dlatego też oparliśmy się na danych twardych, sprawdzalnych, które posiada Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, która swoimi kompetencjami obejmuje nasze województwo. Tam zasięgnęliśmy informacji dotyczącej wyników egzaminów, zarówno maturalnych, jeśli chodzi o szkoły, oczywiście średnie, jak i testów gimnazjalnych, jeśli chodzi o gimnazja, z poszczególnych lat, czyli z 3 lat 2012, 2013 i 2014. Mając średnią, porównaliśmy tę średnią do średniej w szkołach, które osiągnięto w egzaminach tych w roku następnym, czyli 2015. I tam, gdzie średnia z jakiegokolwiek choćby jednego przedmiotu była w 2015 roku niższa od tej średniej z tych poprzednich trzech lat, wówczas uznawaliśmy, że jest to kryterium spełniające zasadę, czyli że uczniowie z takiej szkoły mogą ubiegać się o stypendia, więc zastosowaliśmy najbardziej możliwe otwarcie i liberalne tego kryterium. Powiem tylko, że w programie, który dotyczy stypendiów dla szkół, dla uczniów szkół zawodowych i techników, bo to jest drugie stypendium, które już ogłosiliśmy. Jedynym kryterium jest to, żeby być uczniem takiej szkoły i oczywiście mieć określone zdobycze wiedzy, czyli bardzo dobre oceny. Ale tutaj już jest całkiem inny system. Panie dyrektorze, czy jest też tak w tej chwili, że ci uczniowie z tych najlepszych szkół, tak, na przykład z lubelskiego Staszica czy z Unii, szans na stypendia marszałka nie mają? W tym roku, ponieważ jest to roczny termin. Nie ukrywam, że w naszych rozmowach liczymy, że to kryterium zostanie złagodzone albo nawet nie będzie już aktualne w przyszłym roku. Dość niesprawiedliwe. Cóż, nie nam komentować wytyczne, które nas nie obowiązują. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Państwo zobaczą, od razu widać, kto tu w Boga nie wierzy, że dość niesprawiedliwe. Prawda? Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Radio Konchita. Na kwotę ponad 9 milionów złotych. Zawsze istniały pewne kryteria, które spowodowały, już dziennikarka że mówi, ocenia niesprawiedliwe, to do dziennikarki nie należy, bo dziennikarka jest moderatorką w pewnym sensie, a nie podpuszcza tylko w tym sensie, że wypowiada swoje osądy, opinie, ocenia, krytykuje opiniująco. Nie wolno tak. Pisz. Przesłanie tych kryteriów. Idea jest taka, że uczniowie w szkołach, które osiągają słabsze wyniki, a którzy wybijają się, mają doskonałe wyniki, potrzebują może więcej pracy, może więcej zaangażowania, może jest to trudniejsze. Tak rozumiemy te kryteria, bo one też dla nas były w pewnym momencie czymś nowym. No właśnie, było dla was zaskoczeniem, że macie promować te szkoły, które są najsłabsze? Spodziewaliśmy się, że jakieś kryterium, które ograniczy liczbę uczestników, pojawi się. No to kryterium, można powiedzieć, no nie byliśmy najbardziej zadowoleni. Próbowaliśmy jako departament, również jako województwo, próbowaliśmy rozmawiać z ministerstwem w tej sprawie. Natomiast ta informacja dotarła do nas bezpośrednio przed zatwierdzaniem już tych ostatecznych kryteriów i prawdopodobnie było to, zmusiło nas to do albo przyjęcia tego kryterium i przygotowania kryteriów szczegółowych, do przygotowania projektu, który pozwolił, czy pozwoli na wypłatę 530 stypendiów, ewentualnie tak jak większość województw, które na tę chwilę prawdopodobnie z tego właśnie powodu nie podjęły się realizacji tych projektów, czekając na ewentualną zmianę wytycznych lub ewentualnie możliwość nieujęcia tego w swoich projektach. W tym wypadku wydaje mi się, że jednak lepiej, jeżeli to wsparcie trafi do tych zdolnych uczniów, niekoniecznie z tych szkół, w których
tych takich najbardziej popularnych, czyli właśnie nasze lubelskie licea. W tym momencie ci uczniowie, którzy do tej pory w większości nie mieli szans, żeby się ubiegać, będą mieli szansę, żeby to stypendium dostać. Także powinniśmy się w tym przypadku cieszyć, że 530 zdolnych uczniów z terenu województwa lubelskiego otrzyma te stypendia, a nie będzie czekało do przyszłego roku, aż te wytyczne zostaną zmienione przez ministerstwo. Mówimy, żeby w przyszłym roku uczniowie i rodzice starali się uzyskać informacje od nas i prawdopodobnie będzie, to kryterium już się nie pojawi. Być może pojawi się inne. To, co pan dyrektor tutaj mówił na temat dochodu, to też było bardzo niesprawiedliwe. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli dochód przekraczał nam 2 złote. Niestety, 2 złote kryterium dochodu przekroczone i uczeń nie mógł otrzymać stypendium. To też nie było sprawiedliwe. Twój problem, moja sprawa. Rafał Sobiech, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Panie dyrektorze, w tej chwili stypendia dla tych najzdolniejszych uczniów z Lubelszczyzny, jednym z kryteriów, które jest zapisane w regulaminie, jest kryterium takie, że tylko uczniowie z tych szkół, które osiągają najniższe wyniki, tak to można ująć. Z czego to wynika i czy był pan zdziwiony, że takie kryterium się pojawia? Tak, byłem zdziwiony, czytając wytyczne, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju, bo tam znalazł się zapis, że wsparcie z zakresu edukacji finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego może trafić wyłącznie do najsłabszych szkół. Tak jest w przypadku kształcenia ogólnego. Już tego wymogu nie ma w przypadku kształcenia zawodowego. W pierwszej chwili staraliśmy się interpretować w ten sposób, że jest to wsparcie kierowane do instytucji, to znaczy to wsparcie dla szkół ma być rzeczywiście celowane dla szkół osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne. Inaczej rozumieliśmy w przypadku stypendium, programu stypendialnego, który chcemy przygotować tutaj w ramach samorządu. Niemniej po konsultacjach z ministerstwem jakby ta zła wiadomość się powtórzyła, że taka jest idea tego zapisu i ten zapis jest dość wyraźny. Potwierdzeniem tego było też wypowiedź na komitecie monitorującym przedstawiciela ministra, który jakby zablokował naszą inicjatywę. Nie przyjął argumentacji, która wskazywała, że nie powinniśmy rozciągać tej zasady, która jest słuszna w odniesieniu do szkół, na program stypendialny, czyli takiego wsparcia indywidualnego. No i skutkiem tego była zmiana kryteriów. Zostały przyjęte miesiąc później. W ten sposób uruchomiliśmy to wsparcie, ale zawęziliśmy je do okresu jednego roku. Tyle mogliśmy zrobić. Jednocześnie zgłosiliśmy uwagi do ministerstwa i w kolejnym projekcie, który w tej chwili jest poddany konsultacjom społecznym, mamy nadzieję, że niedługo wejdzie w życie, już tego zapisu w odniesieniu do programów stypendialnych nie ma. Skrócenie programu stypendialnego do jednego roku pozwoli nam w kolejnych latach ogłosić go na nowych zasadach, już bez tych zapisów dyskryminujących. Ale nie będziecie musieli czekać na to, czy ministerstwo się zgodzi? Jeżeli zostaną zatwierdzone przez ministra do spraw rozwoju wytyczne w tym kształcie, które w tej chwili są przedstawione nam do konsultacji, tam już tego zapisu nie ma. Będziemy mogli w sposób swobodny w tej kwestii decydować i przygotować jeszcze raz regulamin konkursu. Pan mówi, że tego zapisu dyskryminującego. Uważamy, że program stypendialny powinien trafić do wszystkich uczniów uzdolnionych, bez wyjątku z jakiej szkoły pochodzą i jakie wyniki osiągają. Jeszcze raz. Bez względu na to, jakie wyniki osiągają szkoły. Rozmawialiśmy w tej sprawie również z Komisją Europejską. Wydaje się nam, że udało nam się przekonać ich do naszych argumentacji. Spodziewam się, że nowe wytyczne z zakresu edukacji dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego nie będą już miały tego ograniczenia. Z moich informacji otrzymanych z ministerstwa wynika, że wytyczne zostały zmienione i sporna kwestia już się nie pojawi przy nowym naborze na stypendia. Tyle tylko, że obecnie obowiązują jeszcze stare wytyczne i w związku z tym jest problem. Tyle na teraz. Mój mail dla Państwa problem@tok.fm. Zachęcam do kontaktu. Twój problem, moja sprawa. Reklama. PiS wybiera wiceprezesów i komitet polityczny. W Warszawie obraduje Rada Polityczna Partii. Jutro do Warszawy przyjedzie 3-osobowa delegacja Komisji Weneckiej. Sprawozdawcy pracują nad projektem opinii w sprawie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Dziś 15. rocznica zamachów na World Trade Center i Pentagon, w których zginęło prawie 3000 osób. Więcej informacji o 13.00.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. No, do Filipa dzwonimy. Zatem tego Filipa. No cześć, Filip się pewnie opala tam na tej, na Wiśle. Tak? Słuchaj, ale żałuj. Słuchaj, na Aldony nie byłeś, czy byłeś? Nie byłem, ale słuchaj, ale wczoraj było w galerii na Chorzej 40, była Rysia, był Janusz Gajos, był... Ale nie, tam była Anita, ona do mnie dzwoniła, była niepocieszona, bo tam wódki... Kaka. Co to? Rozmawiałem z Anitą, ale był przepiękny wernisaż, była wódka, było... No to wiedzaj, spokój. Czemu nie przyszłaś? Bo ja byłam tutaj na Aldony, był Wiesław Przybyłowicz, tutaj było bardzo miło. Ty idiotko, przepraszam, że tak mówię, ale popełniłaś błąd. Na Chorzej 40 było 100 razy lepiej, najlepiej. W całym mieście było lepiej. Słuchaj. Tam ten stary dziad powypieprzał czterech ludzi, ale mi nie o to chodzi, bo tam te baby takie grube i tłuste, ja nie lubię tłustych bab, te szlachcianki warszawskie mnie drażnią. No nic, Anita powiedziała, że była niezadowolona i pytała się mnie, czy tam Metropolitan u Żydów na Grzybowskim, czy tam coś jest. Ja mówię, ty idiotko, ja mówię, znalazłam tyle skarbów, jadę do domu, mam to wszystko w nosie i jeszcze... Gdzieś tu na Aldony byłem. Anita jest zawsze niezadowolona, ale wczoraj rozmawiała tam, jeszcze przechwalała się ze swoimi koneksjami z Krystyną Jandą, ale słuchaj, ale z Januszem Gajosem można było porozmawiać. Był Rydgier, Żyd. On przychodzi, no ten Rydgier, tak, był, tak, on Żydem, tak. Tak, on mówi takim żydowskim akcentem, ale było tak... Nie chciał ciebie do beczki? Whisky, było wódka, białe wino, czerwone wino, nie było tych stałych bywalców. Ja wiem, no bo on wypieprzył Artura, Bryśniewa, Wojtka nie było, prawda? Nie było, ale czemu ty nie przyszłaś? Bo ja nie chcę, ja po prostu, ty nawet nie zrozumiesz, jakie ja mam honory. Ja chamów w ogóle nie lubię. I to po prostu, to bo ja robię komentarze do Radia Tok FM, Obrokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. I jeżeli widzę takie w kapeluszach baby, szlachcianki warszawskie, a chamice do worków od kartofli, to po co mi tam humory sobie psuć? Bo ja byłam tam u niego ostatnio na wernisażu. Bardzo ładna sztuka tam jest. Te plakaty są bardzo ładne. No tak, ale mogłeś przyjść, żebyśmy pogadali. A ja byłam tutaj blisko Aldony. Słuchaj, a dzisiaj nic nie mamy pewnie. Dzisiaj to trzeba by gdzieś przyjść. Dzisiaj, słuchaj, Mongo mówił, że jest jakaś konferencja, ale... Ale gdzieś tak po 16, gdzieś tutaj w centrum, ale Mongo powiedział, że on tam będzie, bo on sobie napisał 5 pytań, że będzie zadawał pytania i nie wiadomo, czy warto tam iść. Ale komu te pytanie będzie zadawał? No nie wiem, jakimś tam profesorom. Nie, ale to on zawsze zadaje, on jest głupi, daruj mu. No dobrze, bo dlaczego mu dałeś 10 zł, żeby miał w buwie? Słuchaj, to już dawno było, ale muszę od niego ten numer ściągnąć, bo potem jak mi tutaj Zaleska się wykończy, to teraz, bo zawsze mi jakieś dodatki muszę mieć, słuchaj, ale tam taki Kołakowski Andrzej mówi, że ten dziad kulawy, co tam w tym konfesjonale siedzi, to podchodzi, że wy tu za długo siedzicie, a ile macie tego czasu, a czyj to czas, na czyim koncie siedzicie? I ten Kołakowski mówi, patrz jaki czujny, że nie może nawet komórka się odezwać, proszę wyłączyć tę komórkę na całą bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie wernisaż tam, słuchaj. Będzie wernisaż za 2-3 dni. Na poziomie 200 lat Uniwersytetu Warszawskiego. Ja dzisiaj to przeczytam, bo tam nie było godziny. 15 chyba, coś takiego, wiesz? A czemu nie wlepiłaś na YouTube tych ostatnich wernisaży? Których? No, kurczę, teraz nie pamiętam. Jakiś tam byliśmy wiem, na... Wiem. Wiem, słuchaj, ja ostatnią stalową... Dlaczego na tej, na YouTube nie ma tej starej ochoty, Dorotkowskiej, Częstochowskiej? Słuchaj, bo jeszcze muszę odegrać od mojego Mareczka. Mam takiego kucharza,
który jest tak pieprznięty, że jak on przegrywa na komputer, to mi kasuje wszystko. Ja już któryś raz powiedziałam, ty weź te pazury, ja już ci więcej telefonu swojego nie dam. Muszę odgrywać od niego. Nie, Mareczek, kucharz mój. Ten Klipek. Przecież to on jest tak surnięty, tysiąc razy, ale ponieważ on ma Downa wrodzonego, to tego nie wyleczy. No tak. Co to? No dobra. To co, to dzisiaj ta konferencja? Konferencje są o 11, a to może być z wernisażem, czy coś? Raczej nie. To słuchaj, to dzisiaj nic nie ma. Szukaj dokładnie w internecie, bo ja tu się bawię, nagrywam komentarze. Tak naprawdę to chyba mnie nie za bardzo interesuje. Pojadę do WW, to będę tam do 20 się dzisiaj siedzi, ale gdyby coś, jakiś krótki wernisaż, to ja wyskoczę. Nie lubię tak pieprzyć, jak te baby durne 2 godziny. Oj, nie lubię tego siedzenia, nie lubię tych konferencji. No, no właśnie, bo odkąd przyleciałaś na balonie ze Szwecji, No tak. Słuchaj, jak chcesz, no, to możemy się na chwilę dzisiaj spotkać. Ja będę w centrum, bo ja dzisiaj jeszcze mam dyżur, no. Ale będę, dyżur kończę po 18. Ja też to... Bardzo dobrze, tak 19:20, bardzo ja będę w centrum, ja właśnie, że będę w centrum. Dobrze, to jak będziesz nagrywała, to jak chcesz, tak w okolicach Pałacu Kultury możemy spotkać się, pogadać. Chcesz? Muszę ci coś ciekawego powiedzieć, że ta von Lipska, ona robi dobrą robotę, bo ja już idę pisać na adresie e-mailowym Muzeum Jazzu, bo my będziemy w ramach Muzeum Jazzu śpiewać w hotelach. Ona była już we wszystkich hotelach najważniejszych i ja piszę oferty, wzbogacenie imprez i to, i zapraszamy do Muzeum Jazzu na to, na tamto, które się otwiera. No, Konopnicka 6. Możesz nawet na YouTube poszukać. Muzeum Jazzu, bo ja robię stronę internetową. I teraz tak, będę zapraszała Martę Dobosz do takich jeszcze jakiegoś grajka, jak masz, to czy sobie na magnetofon nagramy. Będziemy sobie tak nucić, śpiewać wcale nie głośno i to najładniej wychodzi. Takie ładne ballady jakieś coś, no. Ludzie będą, i to będzie opłacane, i nawet Unia Europejska będzie płaciła, a ludzie do kapelusza będą wkładać. No to fajnie. No, także słuchaj. No dobra, to nic nie wiemy w takim razie. No. No tak, bo ja teraz jeszcze pranie robię, ryż gotuję, zaraz będę miał ten... kotlety sobie robię i wychodzę gdzieś tak przed 14, bo jeszcze mam... Ale dyżur masz? To jest dyżur przy garnku, czy jako lekarz? jako lekarz. Tak? Tylko po prostu przed 14 muszę być przychodni. A teraz muszę robić pranie, bo ja na nic nie mam czasu. Tak samo jak ty nie miałeś. No widzisz, tak. No dobra, no to miłego zajęcia i cholera przychodnia. Co to za przychodnia, że to w niedzielę? W niedzielę czy no? Na Mariańskiej. Na Mariańskiej? No, tak. Nie wiem, gdzie to jest. Gdzieś jakaś niby znana, nie wiem. Koło Złotych Tarasów, to nie wiedziałaś o tym? A, tam jakaś ulica Mariańska taka? Mariańska 1, może zobaczyć w internecie. Dobra, to ja zobaczę, bo gdzieś... Ale żałuj, że wczoraj po prostu nie byłaś. A idź ty, słuchaj, ja to wtedy nawet byłam, sfilmowałam to wszystko, bo ładne te plakaty były, ale ta morda tego dziada w okularach mi nie odpowiada, bo on, to dobrze, że wygania tych 4 Breżniewów, ale on jakieś takie skąpstwo przez niego przemawia i jakaś taka chytrość. I jeszcze on ma kolegę takiego, Pułaska 48, co patrzy się na ręce, kto jaką lampkę bierze, czy dużą, czy małą. Też plakaty, bo to jest ta filia. Ale byłaś wczoraj w kontakcie z Anitą, która tam była? Nie, Anita mnie zdenerwowała, bo słuchaj, ona do mnie dzwoni, a ja dużo rzeczy wczoraj, po prostu ja ciągle coś znajduję, jakiś skarb. I słuchaj, ona do mnie dzwoni z Muzeum Plakatów, a ja od razu wyczuwam, że jej tam jest źle, bo tam jest wódka, ona nie lubi pić, ona lubi szynkę, kotlety, proszę ją poczęstować kanapeczkami, jak w tej galerii stalowej, było super, a tak, to ona ucieka, ja mówię, to ty jesteś biednym, jeszcze ci mało? No. I się wyłączyłam. Ona mówi, czy ja już byłam na Grzybowskiej, czy ja sprawdziłam. Ja mówię tak, nigdzie nie byłam, nawet się nie wybieram. No właśnie, takie to są historie.
historię. A idzie. Ona mnie denerwuje, że ona jest taka jakaś dziwnie chciwa, żeby tu wejść, bywać, udaje aktorkę, wiesz. To Rysia to jedyne, co ona mówi.